Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Polak, Węgier, dwa bratanki. I do szabli, i do szklanki. Chyba każdy w Polsce i na Węgrzech zna to powiedzenie. Oczywiście każdy w swoim języku. Natomiast to nie jest kolejne głupie przysłowie, które nie ma oparcia w rzeczywistości. Przyjaźń między naszymi narodami to ewenement na skalę światową i jest na to mnóstwo dowodów. Co więcej, przedstawimy wam je już teraz, w Historii bez cenzury. Nasze relacje z Węgrami sięgają samego początku ich państwa i najwcześniejszej historii naszego. Takim mieszkiem pierwszym dla Węgrów był Gejza. To on przyjął chrzest w 974 roku, czyli 8 lat po nas. Po nim rządził Stefan, konkretnie Stefan I Święty, który miał zaskakująco wiele wspólnego z naszym Bolesławem Chrobrym. Po pierwsze, dla Węgrów był jednym z najlepszych władców średniowiecza. Po drugie, jednocząc państwo, dokończył dzieło swojego ojca. A po trzecie, po wszystkim, przyjął królewską koronę. A jak to się ma do historii relacji polsko-węgierskich? Według legendy zaczęły się właśnie wtedy i to za sprawą samego świętego Wojciecha, który zanim przyjechał do nas, to nawracał Węgrów, a później ochrzcił Stefana, który to na początku XI wieku podbił terytorium dzisiejszej Słowacji, które Węgrzy od tamtej pory nazywali Górnymi Węgrami. Co z tego? Ano to, że na północ od tego terytorium rządził już nasz Bolesław Chrobry, czyli krótko mówiąc, stworzyła się granica polsko-węgierska, a nasze wspólne dzieje zaczęły się na dobre. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Nasze państwa na dzień dobry połączył fakt, że były młode, ale trzeba się też było trzymać razem w obliczu wspólnego wroga. Niemców. Jak już też wiecie, sojusze w tamtym czasie zawierano przez śluby. Do pierwszego ważnego dla naszych państw takiego politycznego ślubu doszło w okolicach 986 roku między naszym Bolesławem Chrobrym a nieznaną z imienia węgierską księżniczką. Razem spłodzili syna, bez pryma, a po roku nasz władca odesłał żonę i niestety tyle na ten temat wiemy, chociaż z drugiej strony, jak na wczesne średniowiecze na naszych ziemiach, to i tak sporo. Później nasze relacje z Węgrami układały się, poza nielicznymi potknięciami, naprawdę spoko. Na przykład Węgrzy pomagali naszemu władcy w wyprawie na Kijów. Natomiast później miały miejsce wydarzenia, które nasze relacje musiały przesunąć na trochę dalszy plan. Bo w Polsce musieliśmy sobie poradzić z przeokrutnym wręcz buntem pogańskim. Co jednak ciekawe, na Węgrzech było dokładnie to samo. I zanim jedni i drudzy uporali się z sytuacją, to trochę czasu minęło. Tak czy inaczej, kolejny wspólny problem zbliżył nas do siebie. Jednak to był dopiero początek ciężkich czasów, w których trzeba się było trzymać razem. Wiedział o tym nasz Kazimierz Odnowiciel, który kumplował się z węgierskim księciem Belą. Ich synowie również się zakumplowali, czyli nasz Bolesław Śmiały i węgierski Władysław, który swoją drogą wychował się u nas na dworze. A jak to się stało? Otóż Polacy udzielili Beli schronienia, kiedy ten musiał uciekać z Węgier, przegoniony przez konkurencję do tronu, którą swoją drogą wspierali Niemcy. Ale Polacy udzielili Beli nie tylko schronienia, ale również pomogli odzyskać tron. To jednak nadal nie wszystko, bo również w tym czasie Polska i Węgry wsparły papieża w jego konflikcie z cesarzem. I to nie tylko dlatego, że oba nasze państwa były świeżo katolickie i chciały przyplusować u papieża, ale głównie zrobiły to dlatego, żeby osłabić wspólnego wroga. Ale jak to? Wspierać papiestwo przeciwko Niemcom? Jednak ta uprzejmość nie działała tylko w jedną stronę. Kiedy nasi potrzebowali pomocy, to Węgrzy zawsze chętnie ich przygarniali. Doskonałym na to przykładem jest nasz Bolesław, który po śmierci biskupa Stanisława uciekł właśnie na Węgry. Jak pamiętacie z odcinka, któremu poświęciliśmy, został tam przyjęty bardzo ciepło. A że nasz władca zachowywał się jak cham i marnie przez to skończył, to już tylko jego wina. Węgrzy chcieli dobrze. Następny węgierski władca bardziej skupił się na południu swojego państwa, natomiast w 1108 roku doszło do ważnego sojuszu między Bolesławem Krzywoustym a Kolomanem Uczonym. O co chodziło? Po co zawarto ten sojusz? Ano, sytuacja była taka, że wtedy na naszych bratanków czaili się wspólnie Niemcy i Czesi i już mieli atakować Węgrów, ale wtedy nasz książę wjechał do Czech z wojskiem i cały ich misterny plan poszedł w pierony, a Węgrzy mogli odetchnąć z ulgą.
Później przyszedł kolejny moment w historii, kiedy wspólne interesy trzeba było odłożyć trochę na bok, bo każdy miał dość tęgie problemy wewnętrzne. Tak jest, mówię tutaj o rozbiciu dzielnicowym i lokalni książęta musieli najpierw uporać się z tym dość tęgim burdelem, który powstał w obu państwach. Ale to nie znaczy, że na 200 lat zamknięto granice i nie było żadnych relacji z Węgrami. Nie, nie. Jednym z najważniejszych zbliżeń między naszymi państwami w tym okresie było zbliżenie Bolesława Wstydliwego i Kingi, córki węgierskiego króla Beli, tym razem już czwartego. Jak ktoś kojarzy legendy, to pewnie coś mu tam w głowie zaświtało, że to pewnie ta Kinga od legendy o soli. My na opowiadanie bajek nie będziemy dzisiaj marnować czasu, natomiast jak to z legendami bywa, i tutaj jest ziarnko prawdy, bo właśnie wtedy u nas, a konkretnie w Bochni, zaczęto intensywnie wydobywać sól. Właśnie dzięki Kindze. No dzięki, Kinga. Kiedy oba państwa na dobre się już ogarnęły po rozbiciu dzielnicowym, to przyszedł czas na bardzo ważny sojusz w naszej wspólnej historii, klasycznie przypieczętowany ślubem, tylko że tym razem to Polka wyszła za węgierskiego władcę, Karola Roberta. A kim ta Polka była? Córką Władysława Łokietka, miała na imię Elżbieta. A po co był ten sojusz? W skrócie, po to, żeby uratować Polsce dupę, bo Łokietek dobrze wiedział, że nie jest w zbyt komfortowej sytuacji. Na północy Krzyżacy, a na południu czeski król głośno krzyczał, że to jemu należy się polski tron i to była tylko kwestia czasu, aż zaatakuje. Karol Robert zgodził się zawrzeć sojusz i pomóc Łokietkowi, z którym świetnie się później dogadywał, a jeszcze lepiej z jego synem, naszym kultowym Kazikiem Wielkim. Karol Robert to był równy gość, bo nie dość, że pomagał nam walczyć z Krzyżakami, Litwinami i Tatarami, to jeszcze pośredniczył w rozmowach z czeskim władcą, których celem było wybicie mu z głowy tych roszczeń do polskiego tronu. Udało się, choć oczywiście nie za darmo, ale to nadal nie koniec, bo węgierski władca dogadał się też z naszym Kazimierzem, że jeśli nasz władca umrze bezpotomnie, to żeby uniknąć wewnętrznych walk o tron, to właśnie Karol Robert przejmie w naszym kraju władzę, ewentualnie jego dzieci. Tak więc od tej pory łączyły nas nie tylko wspólne interesy, ale i czasem wspólny władca. Pierwszym z nich został Ludwik, syn Karola Roberta, i Węgrzy uważają go za jednego ze swoich najlepszych władców. A w Polsce, no cóż, u nas aż tak bardzo się nie starał, bo przysłał do nas swoją matkę i garść urzędników, żeby rządzili za niego, a on się skupiał na innych sprawach. Głównie na południu, a Polacy w tym czasie kombinowali, jakby tutaj wrócić nad Bałtyk, więc interesy no nijak się nie zgrywały. Zresztą nie pierwszy raz, wystarczy tutaj też wspomnieć późniejsze rządy Władysława Warneńczyka. Ale żeby było jasne, to nie tak, że nasze państwa zawsze źle wychodziły na władcy zaproponowanym przez najbliższego sojusznika. Najlepszym na to dowodem jest Jadwiga, o której niedawno wam opowiadaliśmy, więc nie ma co się tutaj powtarzać. W każdym razie przed wyjściem za Jagiełłę samodzielnie rządziła u nas przez 2 lata i mimo że mówiono o niej, że płynie w niej krew Piastów, to nie oszukujmy się, to była Węgierka z krwi i kości, która, jak już wiecie, potrafiła świetnie rządzić, ale poza tym to dzięki niej trafiała do nas kultura i sztuka, oczywiście przez Węgry. O Jezu, ojku, jakie ciężkie. O matko, o jaka ciężka ta kultura, co ją odniosę przez granicę. Później władzę u naszych bratanków przejął Zygmunt Luksemburski. Jego z kolei możecie kojarzyć z odcinka o Zawiszy Czarnym. Niektórzy twierdzą, że za jego czasów już tak się nie układało między naszymi państwami, jak to było w okresie, kiedy rządził Kazimierz Wielki. No bo jakby tak na pierwszy rzut oka popatrzeć, no to faktycznie, jak miało się dobrze układać, skoro niedługo po bitwie pod Grunwaldem Węgrzy najechali nas od południa. Przy czym to nie do końca tak, bo gdyby Zygmunt chciał nam zrobić dużą krzywdę, to mógłby to uczynić bez problemu. Otóż Zygmunt Luksemburski był w tym czasie sojusznikiem Krzyżaków, więc czy chciał, czy nie, to musiał zaatakować Polaków, żeby wywiązać się ze zobowiązań. Natomiast zrobił to najbardziej na odwal się, jak tylko mógł. Wysłał maluśkie siły, które po złupieniu naprawdę niewielkiego terenu dostały rozkaz, żeby wracać do domu. I serio, gdyby Zygmunt Luksemburski chciał nam zabrać ogromne tereny, to mógł to zrobić bez żadnego problemu. A tymczasem Węgrzy zachowali się na tyle fair, na ile pozwalała sytuacja. Polacy o tym nie zapomnieli i kiedy po jakimś czasie to Węgrzy potrzebowali pomocy, to nasi się nawet nie zastanawiali. Chodzi o to, że król Zygmunt został cesarzem i potrzebował kasy na swoje wojny na południu. Polacy stwierdzili, że chętnie dorzucą trochę grosza, konkretnie 37 tysięcy kup groszy praskich, za co można było kupić grubo ponad 4,5 tysiąca świetnych zbrój płytowych. Zygmunt nam tego nie zapomniał i dał Polakom na wynajem 13 miast na Spiszu, czyli tutaj, których Węgrzy nie wykupili przez kolejne 350 lat.
Jednak nasza wspólna historia to nie tylko polityka i bitwy. Już w średniowieczu nasz kraj ukochali sobie węgierscy studenci, dla których w 1464 roku w Krakowie otwarto specjalny akademik. Generalnie nasi przyjaciele, którzy wpadali do nas na Erasmusa, byli spoko ziomkami. Z wyjątkiem jednego dnia, 28 grudnia. Wtedy lepiej było unikać węgierskich studentów, którzy z jakiegoś powodu uznali, że biblijną rzeź niewiniątek będą upamiętniać, spuszczając łomot każdemu, kto przychodzi do ich akademika. Po pewnym czasie dla świętego spokoju władze uczelni na ten dzień zamykały węgierski akademik. Kolejne lata to dalszy ciąg wspólnej politycznej historii naszych państw, chociaż trzeba przyznać, że raz, mimo dobrej woli, podsunęliśmy Węgrom dość słabego kandydata na tron. Mówię o Władysławie II Jagiellończyku, który kiedy zaczął rządzić u naszych bratanków, to bardzo szybko nauczył się jednego słowa. Dobrze. A później go nadużywał, zgadzając się w zasadzie na wszystko, co podpowiadali mu doradcy. Delikatnie rzecz ujmując, Węgrzy króla Laszlo Dobrze nie uważają za najlepszego w swojej historii. Po pierdołowatym królu Dobrze na węgierskim tronie zasiadł Ludwik II. Z kolei u nas rządził wtedy Zygmunt Stary. I gdyby tylko ci dwaj panowie chcieli, to mogli się sobie rzucić do gardeł i zaorać setki lat pozytywnych relacji. Natomiast nie zrobili tego. O co chodziło? O to, że wtedy Węgrom bardzo zagrażała Turcja, z którą jednak nasz władca chciał mieć spoko kontakty, więc kiedy wybuchła wojna między Węgrami a Turcją, to formalnie nie poparliśmy naszych bratanków, ale cichaczem Zygmunt wysłał grube setki żołnierzy na pomoc naszym bratankom. Walczyli między innymi w bitwie pod Mohaczem, którą nazywa się węgierskimi Termopilami, bo poległo tam 15 tysięcy wojowników. Ale niestety w tej bitwie Węgrzy dostali łomot i stracili niepodległość, ale Polacy się od nich nie odwrócili. Przyjęli ogromne ilości emigrantów, którzy wiedzieli, że na Polaków mogą liczyć. Węgry podzielono. Na północy i zachodzie rządzili Habsburgowie, a na wschodniej części, opanowanej przez Turcję, stworzono Księstwo Siedmiogrodzkie, czyli takie Węgry z ograniczoną niepodległością. Turcy niby ich kontrolowali, ale mimo to prężnie rozwijała się tam kultura naszych bratanków. To przecież właśnie z Siedmiogrodu pochodził jeden z naszych wspólnych wielkich bohaterów, Stefan Batory. O nim też już wam opowiadaliśmy, ale warto przypomnieć, że mimo że nie znał polskiego, to świetnie naszym krajem rządził. A nie wszyscy też wiedzą, że tworząc swoją kultową piechotę wybraniecką, król Ruski Koszmar wzorował się właśnie na piechocie z Siedmiogrodu. Ładnie to tak kopiować? No co, przecież podałem źródło. Ale żeby było jasne, to nie tak, że wymiana myśli między naszymi państwami w tym okresie dotyczyła tylko wojska albo polityki. Nie, ważna była też kultura. Tak jak za Jadwigi, nasze narody wpływały nawzajem na swoją kulturę, chociaż akurat w XVI wieku to Polacy bardziej wpływali na Węgrów, na co koronnym przykładem niech tutaj będą nasi drukarze, którzy wtedy u naszych bratanków się pojawili. Jeden z nich szczególnie mocno przysłużył się wydaniu drukiem Biblii po węgiersku. A umówmy się, wydanie drukiem Biblii w ojczystym języku to bardzo ważny moment w kulturze każdego narodu. To była najważniejsza rzecz w historii XVI-wiecznego węgierskiego drukarstwa, ale nie jedyna zasługa Polaków. Był okres, i to wcale nie krótki, kiedy nasi drukarze wydawali co trzecią książkę pojawiającą się na Węgrzech. To dość mocno świadczy o wkładzie w kulturę naszych bratanków. A poza tym, nasi chłopi często uciekali przed szlachtą właśnie na Węgry. Ale nie po to, żeby się opierniczać i żyć z zasiłków, tylko zakładali tartaki, stolarnie, huty, a nawet całe osady. Cały czas trzeba jednak pamiętać, że Węgrzy byli pod tureckim batem, ale do czasu, bo jak pamiętamy, Węgier Batory zrobił z Polski potęgę, która po pewnym czasie przyszła jego ojczyźnie z pomocą. Bo kiedy w 1683 roku Jan III Sobieski po jednej z najważniejszych bitew w historii Europy przegonił Turków spod Wiednia, to nie przegonił ich wyłącznie stamtąd. Odsiecz Wiedeńska pozwoliła wyprzeć Turków również z terytorium Węgier, o czym nasi bratankowie pamiętają, a świadczy o tym choćby ulica Jana III Sobieskiego w Budapeszcie. Jednak to wcale nie on jest największym wspólnym bohaterem naszych narodów. Na to miano najbardziej zapracował sobie Józef Bem, o którym opowiemy wam na początku przyszłego odcinka. Jednak nie będzie on poświęcony tylko wystrzałowemu generałowi, bo przedstawimy wam w nim dzieje relacji polsko-węgierskich w XX wieku, kiedy to na przykład nasi bratankowie w trakcie II wojny światowej, mimo że formalnie na początku wspierali Hitlera, to nie chcieli robić Polakom krzywdy i nieraz oddawali za nich życie, a po zakończeniu tej strasznej wojny oba nasze narody
dzielnie się wspierały w walce z komunizmem. To wszystko już w następnym odcinku, a w międzyczasie, jak będziecie na niego czekać, to kliknijcie sobie w link w opisie tego filmu. On przeniesie was do programu obchodów Roku Kultury Węgierskiej, który właśnie trwa. A my widzimy się już niedługo. Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy ci znać o nowych odcinkach.